witajcie w kolejnej części teraz rozrobimy pierwsze uruchomienie konsoli Xbox Series X. I zaraz też wam pokażę. Tak jak już tutaj jest konsola na takiej półce. Tutaj oczywiście tam jest na przykład przewód do HDMI na przykład. Tam leży przewód, możecie też podłączyć przewód do HDMI. I tutaj jest przycisk włączający. I jeżeli macie też na przykład z jakiejś konsoli innej kabel HDMI, to możecie sobie od HDMI możecie też jeszcze sobie na przykład. Dobra, i tak już się konsola prezentuje z tyłu. Ja włączę tutaj telewizor teraz. Włączę tutaj telewizor, oczywiście na kontrolerze też jest ten sam przycisk. Co na konsoli, już poczekajcie chwilkę. I już tutaj jest konsola. Jeszcze też kontrolery przyniosę. I włączamy. Uwaga, pierwszy raz. Jeżeli się nie włącza ta konsola, to znaczy, że nie ma zasilania. No i jak już jest zasilanie, to teraz spróbujemy. O, już się włączyła. Widzicie, tutaj się świeci. Oczywiście włączymy sobie kontroler. Oczywiście też sparujemy go przy okazji. Sparujemy go przy okazji. Bo jeszcze wam też dodam, że tej konsoli jest jeszcze troszkę inaczej niż Xbox One S, bo wystarczy tutaj tą gałką o tak i wtedy się sparuje. O! I tutaj chyba się też tutaj też pojawia kod. O, i też tutaj trzeba wybrać język i na przykład kraj, na przykład Polska. Tutaj jest czas na aktualizację. Tutaj. I teraz jest tutaj aktualizacja. Rozpoczynamy aktualizację. I właśnie też tutaj się robi. I ja też tak trochę przyspieszę czas, czyli żebyście się nie, tak nie nudzili. I właśnie tutaj się kończy. I teraz konsola zostanie uruchomiona ponownie podczas aktualizacji, gdy będzie. Bo teraz już właśnie się rozpoczął krok drugi z trzeci kroku, bo są trzy kroki. Teraz jest weryfikowanie. Trzeba tutaj trochę trzeba tutaj zaczekać. Oczywiście troszkę też są inne. To też znaczy takie same przyciski, jak też w Xboxie. Też, ale już takie. I nawet jest tutaj też dodatkowa funkcja, jeśli się też dowiem, co to jest ta funkcja, to oczywiście wam też potem powiem. I już tutaj zaraz się skończy weryfikowanie.
I teraz konsola będzie uruchamiana ponownie. Mogę wam nawet jeszcze pokazać. Aktualny. O, już jest trzeci krok. Stosowanie. Krok trzeci z trzech. I jeszcze mogę tutaj teraz dodać, że tej konsoli prawie nie słychać. Ona jest cicha. Xbox też trochę, troszkę jest, ale już taki głośny nie jest, też tak troszkę cicho pracuje, ale ta konsola to pracuje bardzo cicho. I nawet jej w ogóle nie słychać, jak pracuje. I tylko wentylator. I też go w ogóle nie słychać. O, już też się skończyło. I tutaj właśnie już się pojawia, żeby nacisnąć i przytrzymać przycisk. O, ten. O. I już tutaj jeszcze to wymaga aktualizowania kontroler. I aktualizujemy kontroler. Już. I teraz jest aktualizacja. Kontroler się aktualizuje. To jest już napisane tak. Aktualizowanie. Pozostaw kontroler włączony i w bezruchu. Jak rośnie tutaj widzicie? 16, 17, 18%, 19%, 20% i tak sobie rośnie aż do 100. I oczywiście też to aktualizowanie trwa. O, też się teraz mruga cały czas i tak sobie rośnie i za niedługo już będzie koniec aktualizacji. Jest już 80%, jeszcze trochę i dojdzie do 100. Oczywiście kontroler jak jeszcze Xbox jak daje w zestawie, to jest czarny, ale też jeżeli chcecie, to też możecie sobie dokupić biały. O, już się zaktualizowało 100%. I dalej jest aktualizowano. Robicie dalej. I tutaj macie na przykład, następnie się loguj się za pomocą konta Microsoft. I to jest tak, jeśli nie masz go lub chcesz zacząć od nowa, utwórz go teraz podczas konfigurowania profilu Xbox. I to jest na tak, masz już tak gracza, zaloguj się za pomocą Microsoft tego profilu. I ja już tutaj mogę już powiedzieć, że jeżeli wy i tutaj jak jeżeli jeszcze jak macie już na przykład swój tag gracza, to jak się zalogujecie na konto wasze, to już potem pojawią się wasze gry, nawet możecie nawet
I możecie też nawet, jeżeli ta kontrola jeszcze, mogę wam powiedzieć, że jeżeli jak wy gracie w jakąś grę, na przykład, to jeżeli z tej gry wyjdziecie, a potem znowu ponownie, jak włączycie kontrolę, a potem włączycie znowu za 2 godziny i jeżeli wejdziecie, to wtedy, jeżeli wejdziecie, to wtedy, o, to już od razu będziecie mogli, to będziecie mogli już wtedy grać. Będziecie mogli wtedy, no grać i tak jak na przykład skończyliście na czym, skończyliście, gdzie skończyliście też, inny jeszcze też, tak zainstalujecie tą grę, którą macie, to już możecie tak sobie zainstalować na tą konsolę też, a potem już i możecie, i najpierw też trzeba hasło wprowadzić jeszcze też, do konta do Microsoft jeszcze. Dobrze, i to już tyle w dzisiejszym filmiku, co chciałbym wam pokazać. I w tym filmiku wam pokazałem pierwsze uruchomienie konsoli Xbox Series X. I też jak już teraz, jak już widzieliście, bo ja już wam też mówiłem, na przykład wam też mówiłem, jak tutaj na przykład włączyć, czy też nawet podłączyć, bo ta kontrola musi wymagać internetu. Też do gier. No, a my już widzimy się w kolejnym moim filmiku. I do zobaczenia za chwilkę.